sanitizing cause I'm a virus. So dirty like the old Osiris. I never tiptoe when I'm on papyrus. Cause my words bleed through band-aids, can't hide this. Siemanko, witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z naszej przygody z trybem Ultimate Team. No i posłuchałem się was, tak jak mnie prosiliście, żebym zrobił skład Chelsea. Sprzedałem skład Serie A i zredukowałem trochę Premier League, zostawiłem sobie Bundesligę i oczywiście nasze bestie. No i powstał skład Chelsea. A jak on wygląda, już wam pokazuję. Na szpicy Fernando Torres, potem Sterich, na lewej stronie Malouda. No niestety nie jest on jakimś demonem szybkości. No, ale tam jest środkowa pomoc, no to jest Mata, Ramirez, Lampard, Oscar i jeszcze Mikel ewentualnie. Oscara i Lamparda mam na SP, ale mimo wszystko mają 9 zgrania dzięki tym, nawet jak mają to pomarańczowe, tego pomarańczowego buta. Lewa strona to jest Ashley Cole, potem Luis, Terry, Iwanowicz, no i Czech, a ławka to jest Turnbull, Cahill, Azpilicueta, Moses, Mikel, Oscar, no i Dembaba. Więc tak się prezentuje mój skład. Okej, okay. A jak wygląda skład Ligi Niemieckiej? Bo tam też drobne zmiany, jakieś wielkie nie. No ale mamy pierwsza zmiana, to że jest Team Wize. No lepszy bramkarz niż Weidenfeller teraz zakupiony. No i również jest Diego. I myślę, że możemy dać mu zagrać. Tylko damy mu zagrać z kim? Damy zamiast Millera. Miller, ile masz tempa? 84. Diego, ty masz ile? Diego ma 76. Never mind, damy ci zagrać, Diego. No i atak to oczywiście Robert Lewandowski i Marco Reus. Jeszcze tylko tutaj zmienimy Martineza. Zamiast Martineza wystawimy Bendera. Tak jak widzicie, mam dwóch Benderów. Tego z Borussii i z Bayeru. Okej. Okay. Dobra. No więc tak się prezentują wszystkie składy. Ja sobie teraz zagram meczek składem Chelsea. Jakim sobie zagramy meczek? Możemy sobie zagrać meczek. Meczek ligowy. Aktualnie mam rozegrany jeden mecz w pierwszej lidze, który wygrałem 1-0. Myślę, że jak się utrzymałem w tej pierwszej lidze, to będzie całkiem dobrze. Więc musimy wygrać jeszcze minimum 3 spotkania. A jak wygląda drużyna tygodnia? Zobaczmy sobie. Miku na ataku, no lubię tego zawodnika. To jest Foster, tak jest. Campanaro, Alaba, Sania, Vidal. I na lewym skrzydle jest zawodnik Interu, ale nie mam pojęcia kim on jest. No więc wybaczcie. No, fuck this shit, co ty się dzieje? Kasano, tak jest. Okej, okay, dobra. No cóż, ja się z wami żegnam, do zobaczenia po skrócie spotkania. No i na razie. No i mamy skład przeciwnika, no budowany pod ligę angielską ewidentnie. Nie ma tutaj zbyt dużych gwiazd, jakichś wielkich. Myślę, że największym zagrożeniem będzie tutaj Bent, Walcott i... kto? No ale wróćmy do meczu, tutaj mamy czwartą minutę, Lewandowski, ale był blisko, naprawdę Polak, umieszczenia piłki w siatce. No ale niestety niecelny strzał naszego polskiego snajpera. No ale tutaj mamy zmiany, z boiska zajdzie Diego, a zamiast niego na boisku pojawi się Miller. No ale mamy kolejny rzut rożny i mamy bramkę! Naldo! Naldo świetnym strzałem pokonał bramkarza naszego przeciwnika, no nie miał on kompletnie szans. No i udało się nam wyjść na prowadzenie w 78 minucie. Dobry strzał. Bramkarz przeciwnika był kompletnie bez szans. No i mamy jeszcze zmiany. Na boisku pojawi się Javi Martinez, ale skończyło się 1-0. Siemanko, witam się z wami po meczu, który udało się nam wygrać 1-0. No muszę przyznać jedno. Typek miał po prostu jakiś drewniany internet, ale mniejsza z tym. Udało się nam wygrać bramkę, potem postawiliśmy autobus, jak widać, ponieważ gościu miał przewagę przez lagi, ponieważ jemu grało się normalnie, a mi tak warpowało, że po prostu masakra. No ale never mind, lecimy dalej. Udało się nam wygrać drugie spotkanie w pierwszej lidze i jest okej. Rzekłbym nawet, że jest całkiem dobrze. Szakal gra w FIFA. O, kogoś sprzedaliśmy. Kto poszedł? Arturo Vidal za 2,2. Okej, okay, za 2200.
Dobra, ale teraz przyszedł czas na inny skład. Teraz sobie zagramy składem Chelsea. Jakieś rotacje może? Nie, w sumie chyba. Zobaczmy jak z kondycją. Zmienimy tylko Lamparda. No, reszta jest w jak najlepszym porządku. Okej. Dobra. Skład się prezentuje następująco. Jak widzicie, sama Chelsea, ławka również Chelsea. Tak jak mi prosiliście, żebym zrobił skład Chelsea, tak również go macie. No jeszcze tylko tutaj jest Remy, ale Remy jest tak cholernie szybki, że po prostu nie chciałem go jak na razie sprzedawać. Okej, dobra. Więc tak. Gramy następny mecz w pierwszej lidze i ja się z wami żegnam, do zobaczenia po skrócie tego kolejnego spotkania. Jak na razie 2 zwycięstwa, 1-0. Może następny też będzie 1-0. Miejmy nadzieję, że się uda nam wygrać. Na razie. No i mamy skład przeciwnika, a jak się prezentuje Liga Włoska zmieszana z jakimiś włoskimi zawodnikami. Jest tutaj Dawid Santon z tego co widzę, no i Mario Balotelli z innych lig. A tak to zdecydowanie Liga Włoska. Będzie ciekawie. 11 minuta, Maluda i słupek, ale było blisko, niestety niecelnie, Francuz. 35 minuta, rzut rożny, no i co? Ale, aj, no tak, co to? Zamieszanie się zazwyczaj tak kończy. Wielkie zamieszanie w polu karnym, no i w 36 minucie Mario Balotelli pakuje piłkę do siatki. No a tutaj no niewiele później, ponieważ 45 minuta, no i Giovinco tym razem umieszcza piłkę w siatce. Przegrywamy już 2-0, ale teraz Fernando Torres uderza i słupek. No i niestety skończyło się 2-0. Siemanko, witam się z wami po meczu, który przegraliśmy 2-0 niestety, no ale jak się strzela tylko w słupki i poprzeczki, no to meczu się wygrać nie da. Już mamy pierwszą porażkę. Dobra, ja się z wami żegnam. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. No i na razie.